Wręczenie nagród w 9. edycji projektu Kamienie Pamięci – Niezłomny Bohater Niepodległości miało miejsce 30 maja w PZ nr 10. Organizatorem projektu był Instytut Pamięci Narodowej. Odnaleźliśmy takiego bohatera, podpułkownika Władysława Turczyna, bardzo blisko związanego z Kętami, który urodził się wprawdzie w Makowie Podhalańskim, uczęszczał do liceum w Wadowicach, ale resztę swojego życia już spoczynku po służbie wojskowej spędził w Kętach. Tu też jest pochowany na cmentarzu. Odnaleźliśmy to nazwisko całkiem przypadkowo, ponieważ młodzież zwróciła uwagę na zapomniany grobowiec legionisty odznaczonego krzyżem Virtuti Militari. A więc podążając ścieżką detektywistyczną, odtworzyliśmy jego biografię. Również skupiliśmy się na odrestaurowaniu grobowca. No i te nasze działania, które trwały prawie 4 miesiące, zostały wieńczone nagrodą w postaci Kamienia Pamięci. I ten kamień przekazany został na ręce wicestarosty Jarosława Jurzaka. Fakt, że młodzi ludzie są zainteresowani historią, ale też wyszukują tych bohaterów, takich zapomnianych, którzy przyczynili się do tego, że odzyskaliśmy niepodległość, że byli gotowi ci ludzie poświęcić swoje życie, karierę zawodową i byli tak mocno zaangażowani w to, żeby Polska była niepodległa, żeby pierwsze tą niepodległość wywalczyć, a potem żeby ją bronić. Po tylu latach młodzi ludzie chcą o nich pamiętać, a co najciekawsze, to potrafili wyszukać osoby, które no niestety przez historię zostały zapomniane, a tutaj się okazuje, że młodzi ludzie odnaleźli te osoby, byli w stanie odtworzyć historię ich życia. No to jest godne uznania najwyższego i podziwu. Cieszę się, że też nauczyciele w szkole, którzy zainspirowali uczniów do takich działań, potrafią wzbudzić no, takie zamiłowanie do historii. Jest to jeden po prostu z wielu bohaterów zapomnianych przez szerszą publikę, tak? I żołnierze wyklęci czy niezłomni, no to jest po prostu poszukiwanie takich bohaterów, czy też z kampanii wrześniowej, czy też ogółem z wojny polsko-bolszewickiej. Są różne epizody, trzeba poszukiwać takich bohaterów, tak jak poszukuje się teraz żołnierzy niezłomnych, tak się teraz poszukiwać trzeba, tak jak na przykład generał Maczek, który był przecież bitwa pancerna, która w 1939 może nie przeliła szali zwycięstwa na stronę polską, ale dała takie poczucie, że trzeba walczyć, trzeba się zerwać. To jest poszukiwanie takich bohaterów. Powiem szczerze, że była to bardzo przyjemna praca. Do moich zadań należało zgromadzenie początkowych informacji, gdzie się urodził Turczyn, skąd pochodził tak właściwie i gdzie się uczył. Później nadzorowałam pracę nad artykułem oraz sprawowałam pieczę nad częścią gramatyczną, żeby wszystko trzymało się kupy i nie było żadnych błędów. Zajmowałem się pracą plastyczną. Był to portret Władysława Turczyna. Pierwsze, nie miałem materiałów do zrealizowania tego portretu. Musiałem szukać, nie wiem, twarzy takich bardziej, powiedziałbym, morowych, wojskowych, ja to tak nazywam przynajmniej. Musiałem po prostu wyobrazić sobie, jak wyglądał, jakie mogły być jego cechy charakterystyczne. Natomiast gdy zdjęcie się odnalazło, wykonałem plakat, który tutaj właśnie przebywa.